Dzień dobry, Arku. Witaj, Łukasz. Moi drodzy, dla młodej części publiczności pozwolę sobie przedstawić Arka, no bo ci młodzi mogą ciebie nie znać. Arkadiusz... Sugeruję, że jestem taki stary? Nie, Arku, broń Boże. Broń Boże, nie to, ale o czym nie, też żartuję, zaraz oczywiście. Będziemy rozmawiali. Bo ta, nawet jeżeli starość, a właściwie dojrzałość, tak bym powiedział, ma swoje plusy i o niej dzisiaj będziemy dużo rozmawiali. Zdecydowanie. Zaczynałeś, chyba tak mogę powiedzieć, na stażu Aleksandra McQueena. Ubierałeś światowe gwiazdy takie jak Bjork, Janet Jackson, Christina Aguilera. Twoje okulary, również które masz dzisiaj na sobie, nosiły takie gwiazdy jak Brad Pitt, Gwen Stefani czy Justin Timberlake. Jak się nie mylę, to widziałem również w tych okularach Adriana Brodiego. Dokładnie tak. Miałeś zamówił kolejną parę i dostał pierwszą. Tak. Miałeś swój butik w Warszawie, miałeś swój butik w Londynie. Bardzo, bardzo dużo nagród. To, co ja mogę powiedzieć od siebie, to, że to jest dla mnie piękny dzień dzisiaj, ponieważ ja byłem olbrzymim fanem mody Arkadiusa i jego samego, jego osobowości i jego odwagi, ponieważ to on przełamywał wszelkie bariery. Mało tego, nie tylko spędzałem każdą wolną chwilę w butiku na Mokotowskiej u Arkadiusa, ale wydawałem swoje ostatnie pieniądze na przecenione już jakieś rzeczy, bo nie było mnie stać w pierwszej fazie, żeby tylko coś mieć. Więc miałem tego bardzo dużo i teraz chciałem coś jeszcze pokazać, jeżeli pozwolisz, bo cię zaskoczę. Jesteś niesamowity, Łukasz. Arku, zobacz, oh, wow. Co ja miałem jeszcze i tego nikomu nie oddałem. Niesamowite. To jest jedna rzecz od ciebie. No wiesz, ona ma już z 15 lat, tak. Jest, zobacz. A to druga, moje prywatne kurtki od ciebie. Niesamowite. Czy to nie jest cudowne? Poczekaj, wow. Zdejmę to z kadru. Okej, położę to tutaj. W domu mam też jeszcze zielone spodnie, nawet... suknię kupiłem mojej mamie, kupiłem też kurtkę. No, wspaniały czas, wspaniałe wspomnienia, a dzisiaj siedzisz u mnie po kilkunastu latach, od też momentu, kiedy robiłeś pokaz Metropolitania, to był rok 2004. Tak, i ja pomagałem ci w przygotowaniach tego pokazu, bo chciałem być jak najbliżej tej kreatywności, którą pokazywałeś. Arku, od początku, jeżeli pozwolisz. W jednym z wywiadów wyczytałem, że w dzieciństwie byłeś nieszczęśliwy. Czy to prawda? To znaczy, wydaje mi się, że byłem nieszczęśliwy, ponieważ nigdy nie mogłem być sobą do końca i nigdy nie mogłem być kreatywny, bo wychowałem się w małym miasteczku we wschodniej Polsce. I oczywiście w tamtych czasach jakby nie było takiego dostępu, jak dzisiaj jest, że dzisiaj możesz mieszkać nawet, nie wiem, na wsi, na Alasce i masz dostęp do internetu i masz wszystko tak naprawdę. A w tamtych czasach tak nie było, także musiałeś jechać, jeżeli chciałeś jakieś sobie inne spodnie kupić czy kurtkę, musiałeś jechać aż do Warszawy i często stać w kolejce od godziny 3 rano, bo to były inne czasy, w latach 80. nie było w ogóle dostępu do niczego. Nigdy nie zapomnę, jak jako teenager jeździłem do Warszawy z moimi kolegami, żeby kupić sobie płaszcz z Hofland w domach towarowych centrum. Jak się pojawiły te płaszcze, to znikały w ciągu powiedzmy 5 minut. To były takie czasy. Oczywiście miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo, ponieważ mieszkałem w bardzo sielankowych warunkach, w spokojnym miejscu, bez większych problemów, ale ogólnie jako... Wewnątrz mnie siedziała, zawsze był ten artyzm, którego ciężko mi było uzewnętrznić w tamtych czasach, bo nie było odpowiednich do tego szkół, ja nie byłem z odpowiedniej rodziny, która mogłaby to zrozumieć, żeby mnie popchnąć w tym kierunku, tylko sam musiałem z tym systemem jakby walczyć i z moją realnością w tamtym czasie, także no ciężko mi było. Dopiero, że tak powiem, rozwinąłem skrzydła, jak przeniosłem się do Londynu, jak miałem 22 lata. Jakie były twoje marzenia, jak byłeś dzieckiem? Wydaje mi się, że pierwsze marzenie było takie po przeczytaniu artykułu na temat Yves Saint Laurent. Jakiś taki był artykuł, chyba siedziałem wtedy u lekarza, może miałem 8 lat, może 9. I przeczytałem w przekroju, był artykuł na temat Yves Saint Laurent. I wyczytałem, że on się urodził w małym miasteczku w Algerii. I wtedy, oczywiście jako mały chłopczyk, to sobie wyobrażałem, o, projektanci, więc artyści są zazwyczaj z Paryża, z Londynu, z Nowego Jorku. Nikt by nie pomyślał, że największy projektant praktycznie wszechczasów mógł się urodzić na małej mieścinie w Algerii, czyli w północnej Afryce. I to mi tak naprawdę tak otworzyło
otworzyło mi pewną świadomość w tamtym czasie, że jednak to jest możliwe, że nie musisz być z tego Paryża czy Londynu, żeby być wyjątkową osobą. I to w takim zanadrzu tam zawsze mi zostało w mojej pamięci i moim marzeniem właśnie było, odkąd pamiętam, być projektantem mody. A czy sądzisz, że były jakieś zdarzenia w twoim życiu, które doprowadziły do tego, że uwolniła się w tobie kreatywność, którą pokazywałeś w swoich projektach? Wydaje mi się, że pierwsze takie zdarzenia były, jak studiowałem w Krakowie. Przez 3 lata tam byłem i Kraków w tamtych czasach, dzisiaj jest, prawdopodobnie kontynuuje, był miastem bardzo kreatywnym. Warszawa była zawsze bardzo biznesowa, a Kraków był taki bardziej bohemian, artystyczno-kreatywny. I tam ludzie mieli bardzo dużo, że tak powiem, jak byłem na studiach, to, że tak powiem, świrowałem z modą. W tamtych czasach oczywiście nie było takich, wiesz, fajnych sklepów modnych, tylko to były lumpeksy. To było, no, z budżetem studenta i oczywiście z możliwościami moimi. Wszystkie lumpeksy w Krakowie tam buszowaliśmy. Mhm. I w tych lumpeksach oczywiście mogłeś znaleźć jakieś beznadziejne rzeczy, ale zawsze mogłeś znaleźć jakieś fajne naprawdę kawałki. I te kawałki ja jeszcze przerabiałem dodatkowo. Także możesz sobie wyobrazić, to był powiedzmy rok 91, a ja chodziłem po Krakowie w dżinsach czerwonych i jedną nogawkę miałem do ziemi, długą, a drugą, że mi było dupę widać. No to sobie wyobraź, w tamtych latach, to było prawie 30 lat temu, to było nie do pomyślenia. Także ja, wystarczyło się, że przeszedłem się raz przez rynek główny, to wszyscy już o mnie wiedzieli, wszyscy mnie znali już. Nikt nie wiedział, wiesz, mojego nazwiska nie znał, ale każdy znał tą osobę, że jest najbardziej ekscentryczna, najbardziej dziwna osoba, która tutaj chodzi po ulicach. Stworzyłeś markę Arkadius. Gdybyś miał powiedzieć wymienić pięć największych sukcesów według ciebie za tamtych czasów, czasów marki Arkadius. Pięć największych sukcesów. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi specyficznie o markę Arkadius, to najprawdopodobniej pokazy, które miałem w Nowym Jorku, pokazy, które miałem w Londynie i na całym świecie, w różnych innych centrach, to na pewno był dużym sukcesem, ponieważ poprzez te pokazy, które miałem w Londynie, zostałem zapraszany do wielu innych miejsc na świecie. I przez to poznałem bardzo dużo, kawałek świata i wielu ludzi. Na pewno to było, ale to było wcześniej, przed chociaż tak naprawdę do końca to Arkadius założyłem już jak byłem na pierwszym roku studiów. Nie wiem, czy o tym wiesz, większość ludzi o tym nie wie. Bo jak studiowałem w St. Martins, to większość studentów pracujących musiała pracować w barach, w pubach, sprzedając piwo, dorabiać do studiów. A moje pierwsze zarobki do studiów, dorobienie do studiów, to było pierwszy projekt w St. Martins, który zrobiłem. Od razu sprzedałem pierwszą sukienkę, którą zrobiłem. I od tamtej pory już się to nie zatrzymało. I musiałem już na pierwszym roku, musiałem otworzyć swoją własną firmę, mieć swojego księgowego i mieć swoją krawcową. Już w takim, powiedzmy, troszeczkę większym przestrzeni niż to, miałem całe studio. I już wtedy zacząłem, że tak powiem, mieć klientów prywatnych. I wtedy spotkałem dwie takie bardzo istotne osoby w mojej karierze, w moim życiu. To była Isabella Blow, która już dzisiaj nie żyje oczywiście, i Alexander McQueen, u którego miałem staż wtedy. Także to były takie bardzo ważne wydarzenia. Oprócz tego na pewno współpraca przy operze Don Giovanniego była dużym wydarzeniem i pamiętam to bardzo dobrze z tego punktu widzenia artystycznego, było niesamowitym przeżyciem. Prawdopodobnie też butiki. I butik w Londynie był znaczącą chwilą i później ten butik w Warszawie. Na Mokotowskiej. Tak. Wspomniałeś o Aleksandrze McQueenie. Widziałeś dokument o nim? Widziałem, tak. Czytałem oprócz tego wszystkie książki, które wyszły na jego temat. Wyszło kilka książek. Jak pokazali Aleksandra McQueena? Na ile dokładnie taki, jaki był, tak. Dokładnie taki, jaki był. Chociaż uważam, że jeszcze był w miarę komercyjny, powiedziałbym, bo jakby był naprawdę zbazowany na książce, na jego biografii, tej takiej najlepszej biografii, to uważam, że był jeszcze lepszy. Jak sądzisz, co wpłynęło głównie na twój olbrzymi sukces? Wydaje mi się, że jak to zawsze jest w życiu, że znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to na pewno. Wydaje mi się, że
miałem taki nietuzinkowy talent, powiedziałbym, że robiłem zupełnie inne rzeczy niż wszyscy inni. Nigdy nie chciałem robić coś, co jest tak zwane trendy w modzie w danym sezonie, bo są takie trendy w modzie i większość projektantów robi, wstrzela się w ten gust danych trendów, które są w tamtym okresie, a nigdy nie chciałem tego robić, tylko chciałem łamać te wszystkie bariery i przełamywać i robić po prostu, inspirować się sztuką czy antropologią ogólnie. Twoje pokazy były bardzo odważne. Jeżeli ktoś nie zna, to wpiszcie sobie Arkadiusz Zawaremczuk, zobaczycie w Google grafika, o czym mówię. Mnie bardzo ciekawi, byłeś bardzo medialny, wiadomo było, że każdy tego typu, nazwijmy to wybryk, odchył od normy, którą znają ludzie, którą znają ludzie i potrafią się w niej odnaleźć, będzie oceniany, będzie krytykowany. Jak to możliwe, że ty się nie bałeś oceny? Łukasz, jeżeli robisz sztukę, to tak naprawdę robisz tą sztukę dla siebie i musisz pokazać swoje emocje. I to cię później już absolutnie nie obchodzi, jak to ludzie odbiorą, czy to będzie pozytywne, czy to będzie negatywne, czy będą wymiotować wychodząc z tego pokazu, czy będą się modlić. To już dla mnie nie ma znaczenia, dlatego że ja po prostu musiałem robić to, w co wierzę i to, co chciałem. Bo jeżeli miałbym być takim artystą, który tworzy coś tylko i wyłącznie pod, powiedziałbym, marketing i publikę, żeby tylko to sprzedać, to bym wolał kartofle sprzedawać na rynku, bo uważam, żeby było ciekawsze, bo wtedy byś miał kontakt przynajmniej z prawdziwymi ludźmi. I ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, co prasa powie. Także to nie było dla mnie nigdy kryterium. Sam rozpędziłeś pociąg, który pędził niesamowicie. Pociąg pod nazwą Arkadiusz i nagle z niego wysiadłeś. Dlaczego? Co się stało? To złożyło się kilka elementów na to, ale przede wszystkim wydaje mi się, że byłem na takiej, powiedzmy, złotej górze i odkryłem, że ta góra nie jest taka fajna, tak naprawdę. I moim marzeniem zawsze było mieszkać w takim spokojnym, cichym miejscu, blisko natury i żeby do tego miejsca, do tego stanu dojść, to musiałem oczywiście odnieść jakiś tam sukces, bo takie życie, powiedziałbym, komfortowe w spokoju, to dzisiaj może być drogie, żeby przynajmniej sobie taki komfort zapewnić. I także jakby cały ten sukces, wszystko to, co robiłem, to miałem jakiś taki oczywiście marzenie, do którego dążyłem i wiedziałem, że to marzenie będzie możliwe dopiero jak odniosę ten sukces. Ale doszłem do takiego stopnia w moim życiu, że wiedziałem, że to nie jest prawda już, że ja nie muszę mieć na koncie, powiedzmy, 20 milionów dolarów, żeby mieć takie życie fajne, w spokoju, w ciszy i blisko natury. I to właśnie jakby zadecydowało o tym, że nie chciałem kontynuować w tym właśnie szybkim pociągu, bo uważałem, że to po prostu mi osobiście szczęścia nie przyniesie, a wręcz przeciwnie, może mnie zniszczyć, tak jak zniszczył Alexandra McQueena, czy zniszczył Johna Galliano, największych geniuszy XXI wieku. Powiedziałeś, że złożyło się parę rzeczy. Też wiem, że parę pewnie decyzji, nazwijmy to organizacyjnych, które nie były trafione. Trudno było ci to wszystko zostawić? Nie. Jak już wtedy się na początku, jak miałem te wszystkie problemy, które się wydarzyły, przeszedłem przez bardzo ciężki czas. To był, powiedzmy, 2 lata takiego bardzo nieprzyjemnego czasu dla mnie. Ale jak już podjąłem tę decyzję, to ja nie myślałem, że na przykład to nie jest dobra decyzja, bo ja byłem po prostu bardzo zmęczony tym, co się działo w moim życiu, bo się za dużo działo i za dużo ludzi wokół mnie było, nieodpowiednich ludzi. I ci ludzie po prostu wyciągali ze mnie bardzo dużo dobrej energii, a ja wiedziałem, że ja tą dobrą energię mam w sobie. I ja musiałem się odciąć od tego wszystkiego, żeby nie stracić siebie jako człowieka. I to było dla mnie ważniejsze, bo wiedziałem, że albo zostaję, odniosę sukces, ale już po prostu nie będę człowiekiem, tylko będę po prostu maszynką do robienia pieniędzy, albo zostanę przy sobie i wybiorę to człowieczeństwo, czyli ten aspekt, human aspect, jak to się mówi, że wybiorę tą część ludzką, że po prostu będę żył normalnie, ale będę szczęśliwy. Media pomogły ci się wybić, z pewnością. Byłeś dla nich pięknym materiałem. Media uwielbiają takie historie. No a następnie pomogły, albo inaczej, nie wiem czy pomogły, ale zaczęły cię karcić za niektóre decyzje. Miałeś do nich żal? No wtedy oczywiście, że miałem. Dlatego, że media nie były, że tak powiem, jednostronne, to znaczy nie były, nie brały tego tak naprawdę
nie analizowały sytuacji, jak się stały, tylko po prostu chciały, bo media polegają na tym, żeby sprzedać jak najwięcej materiału. Ich nie obchodzi tak naprawdę prawda, co się wydarzyło, tylko oni chcą po prostu sprzedać jakby sensację. Mhm. Także w żadnym momencie, poza oczywiście jednym przypadkiem, w tamtych czasach, nikt, że tak powiem, nie zrobił ani jednego wywiadu, który tak naprawdę pokazał, co się wydarzyło. Poza Filipem Niedentalem, który zrobił świetny artykuł wtedy dla Vivy. To był jedyny człowiek, który tak naprawdę przejrzał, znaczy zrobił coś prawdziwego, a wszystkie inne media to po prostu powielały jakieś sensacje i pisały jakieś głupoty. Czego ci było najbardziej żal, kiedy zaczynałeś swoje nowe życie? Czy było ci czegoś żal z tego nieprawdopodobnie barwnego życia, w jakim byłeś? Niczego nie było mi żal. Ja byłem bardzo szczęśliwy, że mogę zacząć nowe życie. I to życie, które zacząłem, które mam teraz, jest, mogę ci powiedzieć, Łukasz, że 100 razy bardziej kolorowe niż to, co miałem kiedyś. No tak, ale zanim doszedłeś do tych przemyśleń, do tego, że jest teraz lepiej niż było, powiedziałeś, że 2 lata trudnego okresu. Tak, miałem bardzo trudny okres. Co się stało? Bo to od tamtej pory nie mieszkasz w Polsce. Jak tak. długo siebie szukałeś po tamtych zdarzeniach? To znaczy, Łukasz, ja nie mieszkam w Polsce tak naprawdę od 92 roku. Ja tylko jak wtedy mieszkałem w Londynie, to przyjeżdżałem na pewne projekty tutaj do Polski. Między innymi ten butik na Mokotowskiej. Ale ja w Polsce już nie mieszkam od 92 roku. Mhm. Ale ten okres, o którym ja mówiłem, to tak naprawdę ja potrzebowałem też ucieczki z Londynu, bo Londyn też nie jest takim kolorowym miastem. Jeżeli chcesz robić sukces, karierę, jest świetny, bo to jest cudowne miasto, ale tak naprawdę zabija w tobie ten human aspect jako osoby. I ja musiałem się oderwać od tej, powiedzmy, materialistycznej cywilizacji, żeby przejrzeć na oczy w ogóle, gdzie ja żyję, co ja robię, dlaczego ja to robię i tak dalej. I dzięki właśnie podróżom do Indii i do Tajlandii oderwałem się od tego wszystkiego i tam spędziłem więcej czasu i to mi pozwoliło, że tak powiem, przejrzeć na oczy i nabrać przede wszystkim dystansu do tego wszystkiego, co mnie otaczało. Przygotowując się do wywiadu, przeczytałem taką wypowiedź. Nie wierzę, że ona jest prawdziwa, ale chcę ją zweryfikować z sobą. Popadł w narkotykowy nałóg i kilka razy otarł się o śmierć. Przedawkował, a udało się go uratować. Miał też myśli samobójcze. Czy to prawda? Prawda, niestety. Ale to był taki bardzo krótki okres, powiedziałbym może 6 miesięcy, że wpadłem w nieodpowiednie towarzystwo, byłem bardzo vulnerable wtedy, podatny na wszystkie jakieś zagrożenia i to był ten najbardziej nieszczęśliwy okres w moim życiu. I to było właśnie wtedy, kiedy opuściłeś też Londyn? Nie, jeszcze mieszkałem wtedy w Londynie, okay. To było w Londynie. Jak wygląda proces odnajdywania siebie? Kiedy nagle zmieniasz kompletnie wartości, kiedy nagle zmieniasz kompletnie, zaprzestajesz starego życia, żeby znaleźć nową ścieżkę? Wydaje mi się, że w tym akurat, w takiej decyzji, w takim punkcie, w takim momencie pomógł mi e-mail od pewnej osoby, jednej z moich fanek ze Szczecina. Napisała mi pewnego e-maila i powiedziała: słuchaj Arkadiusz, ty się nie bój burzyć zamków, bo ty zawsze zbudujesz najmocniejszy, najpiękniejszy zamek, jaki istnieje. I to mi otworzyło oczy. Dlatego, że w tamtym momencie, jak byłem taki zagubiony, zupełnie nieszczęśliwy i z depresją oczywiście, wyjechałem do Indii i to w ogóle zmieniło, jakby nie potrzebowałem ani terapii, ani nic. Po prostu potrzebowałem kontaktu z normalnymi ludźmi, z normalnym światem. I to mi, tylko i wyłącznie to mi wystarczyło. Czy odpisałeś tej dziewczynie ze Szczecina? Tak. Miałeś okazję? Tak. Ale już wtedy, czy po jakimś dłuższym? Nie, wtedy. Okay. Wtedy. Jak ogląda, to pozdrawiamy. Pozdrawiam oczywiście. To wie, nigdy nie wiadomo. Jakimi zajęciami zajmowałeś się po tym, jak przestałeś tworzyć markę Arkadiusz? Po tym tak naprawdę był taki krótki okres, jak zajmowałem się okularami. To dalej był Arkadiusz, ale to nie były już pokazy, to nie były ciuchy, to było zupełnie coś innego. I to był taki przypadek losu tak naprawdę, bo ten projekt Arkadiusz polegał, znaczy okulary Arkadiusz Goggles polegał na tym, że to były pierwsze akcesoria brandu całego Arkadiusz, że oczywiście jak każdy jeden brand modowy lansuje okulary, buty, zegarki, paski, później perfumy, inne rzeczy, akcesoria, bo tak naprawdę moda nie zarabia pieniędzy, tylko i wyłącznie akcesoria. Chyba, że jesteś H&M i po prostu robisz ciuchy.
I to był pierwszy projekt i na tym, że tak powiem, to trwało powiedzmy 2 lata i jakby dzięki temu stanąłem z powrotem na swoje nogi, że mogłem jakby finansowo się odbić jako osoba. Pokaż mi te twoje okulary. Zdejmiesz je? Tak, oczywiście. Ja muszę wam powiedzieć, że dostałem przed chwilą. No to pokaż swoje w takim razie lepiej. Gdzie mam? Tutaj. I dla pokaż mnie... swoje i pokażę ci trick. I dla mnie to w ogóle jest... Ja już wiem, co ty... One się tam coś wyginają i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. To ci pokażę. Proszę bardzo. Zobacz. Po pierwsze w ogóle nie mają śrub żadnych. Czyli robisz tak z nimi i robisz tak z nimi. I nic się nie psują. Także możesz, oczywiście, jeżeli upadną ci, czy coś, możesz zarysować sobie szkło tylko. Ale nie złamie ci. Jak stracisz, to ci wypadnie, to zakładasz to z powrotem. Także są niezniszczalne. Dziękuję bardzo za ten prezent. Jeszcze w 2015 roku planowałeś wrócić z marką PI Fashion? Dokładnie tak. Ja nawet dostałem od ciebie jeden z egzemplarzy, jeżeli się nie mylę. Wydaje mi się koszulę. Co się stało z tym projektem? Tak naprawdę to nie było, że to jest mój projekt. To był taki projekt artystyczny z kilkoma osobami. Ja przejąłem to z punktu widzenia artystycznego i mieliśmy zaplanowane, że tak powiem, kilka kolekcji, żeby to zrobić w ten sposób. I to miała być, nie, to nie miało być Arkadius absolutnie, zupełnie inna wizja. To miało być, że tak powiem, streetwearowe bardzo, bardzo do noszenia, zupełnie inny target, młodszy target. I nie wiem, co się wydarzyło, po prostu nie sprzedało się w takiej ilości, jak się powinno sprzedać z punktu widzenia komercyjnego i po prostu nie było sensu tego kontynuować, bo jedna z osób, która się zajmowała sprzedażą, jakby straciła jakby wiarę w ten projekt i to się rozpadło. A czy w twojej głowie nadal pojawiają się pomysły projektowania? Czy nadal widzisz ubrania? Czy nadal widzisz modę? Tak, jak najbardziej. I co z tymi pomysłami robisz? No czasami sobie rysuję, szkicuję tak dla siebie, że tak powiem, ale już nic, nie chcę się ładować w żadne projekty jakieś komercyjne czy coś, bo moda w dzisiejszych czasach to jest, wiesz, nie oszukujmy się, to jest komercja. Ale też nie tworzysz, tylko rysujesz, ale nie tworzysz. Nie. Bo tam, gdzie mieszkam, to tak naprawdę, Łukasz, możesz nosić tylko cienkiego t-shirta i shorty, bo jest tak gorąco. No właśnie, jak wyglądała twoja droga? Wyprowadziłeś się z Wielkiej Brytanii, Indie, Tajlandia, aż finalnie wylądowałeś. Gdzie? W Brazylii. Dlaczego tam? I co tam robisz? Dlaczego Brazylia? Przede wszystkim, ponieważ jest to najpiękniejszy kraj na świecie, porównywając do wszystkich krajów, które odwiedziłem oczywiście. Po drugie, jest to kraj bardzo, 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 bardzo nieprzewidywalny, artystyczny. Ja to nazywam the biggest Tate Modern on the planet. Jest ogromnym, ogromnym krajem i wszystko jest po prostu sztuką tam. Także mi odpowiada mentalność Brazylijczyków, że są bardzo pozytywni. Bardzo, wiesz, pozytywne nastawienie do życia, zawsze się cieszą, uwielbiają tańczyć, no są cudowni. I czym się teraz tam zajmujesz? No teraz zajmuję się tak naprawdę projektowaniem wnętrz i architekturą, ale to jest, to robię na taką skalę, powiedziałbym, dyskretną. No okej, ale te pomysły w tobie się rodzą, tworzyłeś rzeczy wielkie i ta potrzeba w tobie była. Czy to jest tak, że już nie ma tej potrzeby tworzenia tak wielkich, tak spektakularnych i głośnych rzeczy? Wiesz co, Łukasz, tak naprawdę nie. Dlatego, że cokolwiek bym nie tworzył, jeżeli bym zadecydował jutro, że chcę ujawnić sztukę, którą ja tworzę osobiście dla siebie, mógłby się zgłosić jakiś, powiedzmy, agent, znowu bym był ciągany po tych różnych wystawach, wiesz, wernisaże i tak dalej, i prasa, i to, i tamto. I ja uważam, że to jest strata czasu. I dla mnie, jako dla artysty, dlatego że ja w tym czasie mogę robić ciekawsze rzeczy dla mnie. Czy podróżować, czy robić jakiś research ciekawszy. A jakby branie, cokolwiek byś nie robił w życiu, czy jesteś aktorem, czy jesteś piosenkarzem, czy jesteś pisarzem nawet, czy jesteś artystą, to zawsze będziesz musiał przejść przez tą machinę PR-ową. I mi to nie odpowiada, dlatego że dla mnie to jest strata czasu osobiście. Jak patrzysz na show biznes, jak patrzysz na media z perspektywy czasu? To jest jedna wielka manipulacja tak naprawdę. Mają wykreować naszą potrzebę?
mają wykreować naszą potrzebę, mają wykreować właśnie to, to, o czym powinniśmy marzyć, nie dając nam tak naprawdę miejsca na nasze własne marzenia. No to pięknie się włożyło to w wywiad, który był w emisji, mogę tak powiedzieć, bo ten będzie wyemitowany później, z Wojciechem Eichelbergerem o tych, polecamy, jak ktoś nie widział, o tym Matrixie, o tych, że zarzuca nam się, kreuje się potrzeby i mówi się, że są one dla nas i są niezbędne do tego, żeby żyć. Właśnie najważniejsze jest to, żeby nie słuchać, tylko żeby przede wszystkim i wyłącznie słuchać samego siebie, nie słuchać się, co mama mówi, co tata, co ciocia, co wujek, co kolega, co koleżanka, tylko po prostu mieć czas, żeby słuchać samego siebie. Kiedy to zrozumiałeś? Wydaje mi się, dopiero wtedy, jak w Indiach, jak miałem troszeczkę czasu, żeby się odciąć od tego wszystkiego i tak naprawdę pozostałem tylko i wyłącznie z samym sobą i ze swoimi myślami. I wtedy właśnie już byłem na tyle dorosły, na tyle świadomy, żeby podejmować takie decyzje, że nie, że cały ten pęd za tym wszystkim, za sławą, za pieniędzmi, za kontaktami, to w ogóle nie ma żadnego sensu tak naprawdę dla mnie. Być może są ludzie, dla których ma to sens, ale dla mnie nie ma. Jak sądzisz, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś nadal prowadził markę Arkadius? Jestem przekonany na 100%, że już bym nie żył. Dlaczego? Tak jak McQueen. Dlatego, żebym nie wytrzymał tego ciśnienia w takim tempie, jak żyłem wtedy. Nie jest to możliwe dla człowieka, który ma artystyczną, wrażliwą duszę, żeby wytrzymać takie ciśnienie. Nie ma takiej możliwości. I dlatego masz dużo przykładów ludzi młodych, artystów, którzy odchodzą bardzo wcześnie. To ciśnienie, wyjaśnij dla widzów, czym jest to ciśnienie, którego się nie dało wytrzymać? Przede wszystkim to, że każdy coś od ciebie chce. Tak naprawdę. No ja w tamtych czasach dostawałem średnio do biura w Londynie około 300 e-maili dziennie z całego świata. I to były od wywiadów po jakieś kolaboracje najróżniejsze. I często jest tak, że masz sekretarkę, ona przychodzi przez te wszystkie e-maile i tak dalej, eliminuje i prezentuje ci 30 dziennie. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo dużo i ty musisz podejmować te decyzje. Także to jest i jest bardzo dużo takich sytuacji, że jesteś zapraszany na wszystkie imprezy. Jak nie pójdziesz na jakąś imprezę, to ludzie się obrażają lub być może przez to stracisz jakiś dobry kontakt sponsoringowy i tak dalej, i tak dalej. Także presja na tym przede wszystkim polega. Plus dodatkowo, jak już osiągniesz bardzo duży sukces i jakaś duża firma w ciebie zainwestuje, tak jak było w przypadku McQueena, gra jest o bardzo duże pieniądze i wtedy tak naprawdę nie możesz już wysiąść z tego pociągu, bo masz zobowiązania ogromne. Bo masz firmę, w której pracuje na przykład 100 tysięcy osób. Już jest za późno, nie? Po prostu musisz kontynuować z tym lub masz taki kontrakt, że nie uniemożliwia ci, żeby wyjść z tego pociągu. I to było w przypadku McQueena niestety. Czy wierzysz w prawo przyciągania? Tak, jak najbardziej. Coś ci przeczytam. Wywiad z Piotrem Neusztubem, który przeprowadził go z tobą dla magazynu Viva z 2002 roku. Mhm. Kiedyś przeznaczenie pana dopadnie, mówi Piotr Neusztub. Znamy ze sklepów tak zwaną odzież pogrzebową. Myślał pan o stroju dla siebie na taką okazję? I ty wtedy powiedziałeś, może to pytanie powinno być moją inspiracją na następną kolekcję. Przypominam, że ta 3 lata temu była zasugerowana. Niesamowite, widzisz? I to, wiesz, w tamtym momencie taka odpowiedź absolutnie nigdy bym nie pomyślał, że to się może wydarzyć. Czym była zainspirowana ta kolekcja? Co było na tej kolekcji? To akurat było tak naprawdę o śmierci Arkadiusa jako projektanta i o narodzinach PI Fashion. I jeszcze jedno pytanie z tego samego wywiadu. Musi pan być projektantem, biznesmenem. Biznesmeni czasami bankrutują. Czy myśli pan, że przetrwałby taką porażkę? I ty odpowiedziałeś, to byłaby dla mnie największa próba, czy naprawdę kocham to, co robię. Nie popełniłby pan samobójstwa? Na pewno nie z tego powodu. Widzisz? Marka Arkadius przestała istnieć. Mhm. Ty żyjesz dalej. Żyję i żyję szczęśliwie. No właśnie. Czy to nie jest tak, że top twojego życia wcale nie przypada na czas, kiedy byłeś na wszystkich polskich okładkach i we wszystkich kolorowych magazynach, nie tylko w Polsce, również za granicą? Że to teraz jest top twojego życia? Wydaje mi się, że tak, że porównując oczywiście wszystko, przez co przeszedłem, tamten czas był bardzo ciekawy, bardzo dużo mnie nauczył, bardzo dużo wniosków wyciągnąłem z tego czasu.
Ale zdecydowanie, jakbym miał porównać, jeżeli chodzi o moje osobiste szczęście pomiędzy tamtym czasem, a tym, którym mam dzisiaj, to jest zdecydowanie, nie ma porównania żadnego, że dzisiaj jestem o wiele bardziej szczęśliwy i o wiele lepsze mam życie. Bez porównania. Za chwilę obchodzisz swoje 50. urodziny i mnie bardzo ciekawi, jak zmieniła się ta Twoja perspektywa patrzenia na życie, patrzenia na świat, na to, co w życiu jest najważniejsze, versus ten Arkadiusz, który był 20 lat temu, a ten, który jest teraz. Wydaje mi się, że największa różnica jest taka, że wtedy moim największym marzeniem było, żeby właśnie osiągnąć ten ogromny sukces i żeby być na tym szczycie. I dzisiaj wiem, że ten szczyt nie był taki kolorowy, oczywiście już wiedziałem wtedy i największym marzeniem jest, żeby po prostu mieć fajne życie, żeby być szczęśliwym. A to oznacza przede wszystkim w moim przypadku osobiście być wolnym, wolność. To jest taki najważniejszy składnik szczęścia człowieka. I oczywiście mieć nadzieję o zdrowie, bo jeżeli zdrowie, to jest wszystko tak naprawdę. To jak wygląda teraz Twoje życie? Podróżujesz? Bardzo dużo. Robisz projekty architektoniczne, wnętrzarskie. Mhm. Wybieram, że tak powiem, projekty przede wszystkim dla ludzi, których znam, znajomych i tylko i wyłącznie ciekawe projekty. Także tym się zajmuję. Chodzisz codziennie na plażę? Codziennie tak, ale nie codziennie, że leżę na plaży i się opalam, bo nie mam na to czasu, a po drugie prawdopodobnie już bym raka skóry miał do tej pory, bo niestety słońce jest u nas bardzo mocne. A jak często odwiedzasz Polskę? No ostatni raz byłem 2 lata temu, żeby odwiedzić rodziców i jestem, a wcześniej byłem 14 lat wcześniej. Nie byłem w Polsce przez 14 lat, 2 lata temu i jestem teraz. Jestem zachwycony Twoją osobą, tym jak kreatywny byłeś i jesteś, tylko teraz tego nie widzimy na tak szeroką skalę. Gdzieś tam w głębi duszy obawiam się, że to, co się działo kilkanaście lat temu, nagonka na Ciebie w mediach i ten wielki wybuch, mógł stanąć w poprzek Twojej kreatywności, że straciliśmy wizjonera. Straciliśmy kogoś, kto pokazywał modę z wyprzedzeniem na 15 lat, ponieważ teraz Lady Gaga chodzi w projektach, które do złudzenia przypominają Twoje. Nie wiem, czy tak było. Mam nadzieję, że nie. W sensie mam nadzieję, że nie straciliśmy i mam nadzieję, że jeszcze coś gdzieś będziesz robił, że można było zobaczyć. Tak. Coś się narodzi. Coś myślisz, że kiedykolwiek jest jeszcze szansa na jakiś taki Twój wybryk, żeby coś zaprojektować i medialnie to pokazać? To znaczy, Łukasz, nauczyłem się jednej rzeczy w życiu. Nigdy nie mów nigdy. Także nie mogę powiedzieć, ok, jeżeli się nie zdarzy jakaś fajna, interesująca propozycja, że nie zrobię tego. Ale w tym momencie jakby realia są zupełnie inne, rynek jest inny. Kto wie, być może za 5 lat ludzie będą znudzeni tym samym, że to wszystko jest dzisiaj takie same. Być może narodzi się nowa estetyka. Kto wie? Ja tego nie wiem. Jeżeli bym miał propozycję jakoś ciekawą, nie wiem. Ale to jest bardzo skomplikowany temat, bo nawet projektanci, którzy dzisiaj robią fajne rzeczy, to oni po prostu mają narzucone bardzo takie szablonowe briefy, co mogą zrobić, z czego nie mogą zrobić. Nie wiem. Wydaje mi się, że było bardzo ciężko mnie wyciągnąć z takiego życia, które mam teraz i żebym ja się mógł zgodzić. Być może na jakiś projekt 6-miesięczny, jednoroczny, być może tak, ale na stałe nie sądzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Arku. Ja również. Trzymam kciuki za Twoje nowe życie, chociaż ono jest od dawna nowe, ale nie wszyscy jakby widzowie o tym mają tego świadomość. Za spokojne życie chcę powiedzieć. Dziękuję. Bo ja mam wrażenie, że spokój to jest to, do czego my wszyscy w gruncie rzeczy dążymy. Tak. I bardzo się zapraszam do siebie. Ja odwiedzę. To jest kwestia czasu. Koniecznie. Nie byłem jeszcze nigdy, więc kwestia czasu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nawzajem.